Hej, nazywam się Magda i brałam udział w stażu zorganizowanym w 2019 roku i właśnie o tym chciałam Wam trochę opowiedzieć. Krótko o Schibsted. Zajmujemy się tworzeniem aplikacji dla posiadanych przez nas firm skandynawskich z branży mediowej, takich jak VG czy Aftonbladet, portali aukcyjnych, a także startupów technologicznych. W Polsce Schibsted działa w dwóch lokalizacjach, w Krakowie oraz w Gdańsku, jednak zdecydowana większość pracowników jest w Krakowie. W tym roku możecie powiększyć liczbę wspomnianych pracowników, a dokładnie przygotowaliśmy dla Was szczęśliwą trzynastkę, jeśli chodzi o stanowiska dla stażystów. Oferujemy 7 miejsc dla zainteresowanych JavaScriptem oraz 6 dla miłośników JVM-a. Na początku tylko się przedstawiłam, więc teraz opowiem o sobie trochę więcej. Ja aplikowałam na pozycję JavaScript Frontend Developer i jestem do dzisiaj. W kontrybuowanych przez siebie projektach używam biblioteki React do kodowania frontu oraz frameworka Jest do pisania testów. Projekty przechowujemy jako repozytoria na GitHubie, którego używamy w wersji Enterprise. Do projektowania wyglądu posługujemy się aplikacją InVision Studio. Jako kanał komunikacyjny w obrębie zespołu, jak i całej firmy, używamy Slacka z szeroką paletą śmiesznych gifów oraz emotikonek. A te wszystkie wymienione rzeczy stosuję będąc częścią zespołu Stream. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuję się obsługiem platformy wideo dla skandynawskich mediów, rzecz jasna. Ja pracuję przy projekcie, który jest CMS-em do zarządzania wideo i moje pierwsze stażowe zadanie również było związane z tym projektem, a dotyczyło ono napisania podstrony do zarządzania wideo, które są najważniejsze. Skąd tak naprawdę dowiedziałam się o Schibsted? Z racji dobrej aktywności Schibsted na portalach społecznościowych, ofertę o stażu zobaczyłam na Instagramie i to był pierwszy raz, kiedy usłyszałam w ogóle o tej firmie. Również stoisko Schibsted było dostępne na inżynierskich targach pracy, które miały miejsce na stadionie miejskim imienia Henryka Reimana, tak zwanym stadionie Wisły, i tam też można było troszkę więcej się dowiedzieć na temat stażu. Jednak takie najbliższe spotkanie z firmą miało miejsce na dniu otwartym, podczas którego mogłam posłuchać prezentacji zespołów, obejrzeć biuro i wziąć udział w konkurencjach zorganizowanych przez zespoły przyjmujące stażystę. Okej. Przejdźmy do najważniejszej części, czyli do procesu rekrutacyjnego. Pierwszym etapem jest składanie CV. Możecie to zrobić wygodnie przez formularz aplikacyjny znajdujący się na stronie Schibsted, którą macie również podlinkowaną. Pamiętajcie, że na składanie CV macie czas do 14 kwietnia. Kolejnym etapem jest test online. Informacje o tym, czy się zakwalifikowaliście, dostaniecie mailowo, także sprawdzajcie swoje skrzynki. Na rozpoczęcie testu ja miałam kilka dni, jednak gdy już go rozpoczęłam, był ograniczony czas na jego wypełnienie. Kolejnym etapem jest rozmowa rekrutacyjna w biurze, na żywo. Trwało ona około godziny. Powiadomienie o tym, czy zostaliście zakwalifikowani do tego trzeciego etapu, dostaniecie telefonicznie, także też bądźcie czujni. Rozmowa trwała około godziny i to, co mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, że moja odpowiedź była weryfikowana od razu. To znaczy, że jeżeli coś odpowiedziałam błędnie lub niepełnie, to od razu dostawałam komentarz do tego, dzięki czemu mogłam się przy okazji też nauczyć i uzgodnić swoją wiedzę. No i ostatni etap gry o tron stażysty, decyzja. Powiadomienie o jej wyniku dostaniecie telefonicznie. W przypadku pozytywnym zostaniecie jeszcze raz poinformowani o warunkach zatrudnienia, takich jak długość trwania stażu, czyli 2 miesiące, wynagrodzenie, do jakiego zespołu trafiacie, kto będzie waszym mentorem, oraz to, co wam będzie przysługiwać podczas stażu, czyli wyjazd do Skandynawii i laptop, który będzie również na wasz użytek własny, czyli na przykład swobodnie będziecie mogli zabrać do domu. Dobra. Kiedy w końcu nadejdzie ten wielki dzień, czyli pierwszy dzień stażu, staniecie się pracownikami Schibsted. Co za tym idzie, otrzymacie własny identyfikator, dzięki któremu dostaniecie się do biura i do waszego biurka. Czeka Was potem cykl ciekawych spotkań wprowadzających, podczas których dowiecie się m.in. o historii firmy, o tym, czym się zajmujemy i ogólnie o zasadach panujących w biurze. Po nich z pomocą mentora zasetapujecie Wasze stanowiska, zainstalujecie projekt, potrzebne do pracy narzędzia, zostanie Wam przedstawione zadanie stażowe, będziecie wprowadzeni do projektu, a to wszystko zrobicie oczywiście z pomocą Waszego mentora.
które jest do Waszej dyspozycji przez cały okres stażu, żebyście nigdy nie czuli się samotni i zostawieni bez pomocy. Ja osobiście byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o wkład i poświęcenie włożone w mentorowanie mnie. Nigdy nie było takiej sytuacji, że siadam do komputera i nie wiedziałam, co robić. Nie ma czegoś takiego, że zostanie Wam tylko rzucone hasło z zadaniem i musicie od A do Z zrobić wszystko sami bez żadnego pytania. Zawsze możecie liczyć na pomoc Waszego mentora, zadać mu tyle pytań, ile tylko chcecie. Pamiętajcie, że to jest staż i się uczycie. Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadnie Wam do głowy rozwiązanie, to jesteśmy oczywiście otwarci. I śmiało podzielcie się tym pomysłem. Na pewno ono zostanie wzięte pod uwagę i przedyskutowane z Waszym mentorem. Zdobędzie też mnóstwo dobrych praktyk odnośnie pisania dobrego i czystego kodu. Poznacie przydatne każdemu programiście skróty klawiszowe, wspomagające i ułatwiające pracę. Także możecie potem zaimponować Waszym znajomym albo pozbyć się myszki. Poznacie ideę pair programingu, który również przyspiesza pracę, pozwala na wymianę pomysłów, także pozwala Waszemu mentorowi Was lepiej poznać, Wasz stopień zaawansowania, z czym sobie dobrze radzicie, z czym jeszcze Wam trzeba pomóc. Poznacie też ideę pair programingu, który również przyspiesza pracę, pozwala na wymianę pomysłów. Wy lepiej poznajecie projekt, Wasz mentor lepiej poznaje Was, Wasz poziom zaawansowania. Zanim Wasz kod trafi na produkcję, musi zostać zweryfikowany. Ten etap nazywa się Code Review. Ma to najczęściej miejsce na GitHubie po zrobieniu pull requesta z kodowaną funkcjonalnością. Zawsze też możecie liczyć na feedback ze strony Waszego mentora odnośnie Waszego kodu, odnośnie Was samych, to jak wpasowujecie się w zespół, co jak sobie radzicie, na pewno z chęcią Wam o tym powie. Co warto podkreślić w Shipstead, to na pewno atmosfera. Co bardzo ważne, jest tutaj bezstresowo, a w zespole nie odczuwacie sztywnej hierarchii pomiędzy Wami a pracownikami, którzy pracują tutaj dłużej, i Waszym menadżerem. Nie, tutaj się czujecie jak w gronie dobrych znajomych. Aby poprawić też jakość Waszej pracy, organizowane są sesje feedbackowe, podczas których pracownicy wymieniają się uwagami na swój temat. Zawsze też możecie liczyć na pomoc swojego zespołu, nawet jeżeli będziecie już po stażu, to śmiało możecie zapytać, na pewno Wam z chęcią wszystko wyjaśnię. To, co przyczynia się do tej luźnej atmosfery tutaj, to również brak sztywnego dress code'u, jak na przykład koszuli i spodni prasowanych w kant. Do pracy przychodzimy tak, żeby się czuć swobodniej, żeby nam się po prostu tutaj dobrze pracowało. W Shipstead organizowane są też liczne spotkania integracyjne. Na przykład przed moim stażem było organizowane tak zwane Teraz Party. W tym roku go nie będzie z racji tego, że przeprowadziliśmy się do nowego biura i tutaj nie ma tarasu, ale spokojnie, na pewno będzie jakaś inna impreza. Takie przedstawione spotkanie uważam za bardzo udane i dobry pomysł, bo w pierwszy dzień pracy szłam dużo bardziej śmiała i dużo swobodniej się czułam, bo już zamieniłam kilka słów z ludźmi, z którymi będę współpracować, także to mi dużo pomogło. Chciałabym jeszcze powiedzieć o możliwościach rozwoju. Przykładowo, mimo że zaczynacie od front-end developera, to nie znaczy, że zostaniecie nim na zawsze. Możecie awansować na full stacka, co myślę, że jest nawet pożądane, ponieważ mając wiedzę z backendu, łatwiej Wam się będzie poruszało po projekcie i też mam wrażenie, że szybciej będzie się Wam pracowało, ponieważ nie będziecie musieli prosić, czekać na kogoś z backendu, aż Wam dorobi funkcjonalność, którego potrzebujecie na froncie. To, co mi się w Shipstead podoba, to to, że stawiamy bardzo mocny nacisk na dzielenie się wiedzą. Z racji tego organizowane są inicjatywy takie jak JS Coffee, czyli cotygodniowe spotkania, podczas których omawiane są JavaScriptowe smaczki. Kolejną ideą jest TechJump, czyli 6-miesięczny program mentoringowy organizowany dla pracowników Shipstead, którzy dobierają się w pary, mentor podopieczny, i realizują projekt w technologii, która interesuje wspomnianego podopiecznego. Kolejną taką ideą są TechTalki. Są to wydarzenia poświęcone danemu zagadnieniu programistycznemu. Taki pojedynczy event jest dedykowany
jednemu językowi, to znaczy, że cały tech talk jest o JavaScriptie albo o Skype na przykład. Jak już powiedziałam, jesteśmy otwarci na nowe pomysły, więc jeżeli macie coś fajnego, o czym ostatnio usłyszeliście, możecie się podzielić na przykład właśnie na JS Coffee albo na kanale Slackowym, na pewno zostaniecie docenieni, wywiąże z tego dyskusja i przy okazji wy się czegoś pewnie też nauczycie i będziecie mieć satysfakcję, że też się przyczyniliście do tego, że inni się czegoś od was nauczą. Na pewno poznacie też kilka zasad z obszaru UI UX, ponieważ wygląd i przyjazny użytkowni interfejs są niezbędne w funkcjonowaniu aplikacji. Być może staniecie przed wyzwaniem zaprojektowania czegoś. Spykałka do designu na pewno jest bardzo mile widziana. Z racji tego, że pracujemy w międzynarodowych zespołach, to ten angielski jest z nami obecny na co dzień. Także jeżeli nawet się nie czujecie pewnie w mówieniu, to z czasem tacy się staniecie naturalnie. No i nie są pracą człowiek żyje. Więc jeśli chcecie podbić wasze skille w piłkarzykach, to są do waszej dyspozycji. Pod koniec stażu szykuje się wyjazd do Skandynawii. Ja również takim byłam, trwał on 2 dni. Podczas nich odwiedziliśmy biuro Schibsted i Aftonbladet. Zostaliśmy oprowadzeni po siedzibie, mieliśmy okazję posłuchać prezentacji związanej z działalnością firmy oraz pozadawać pytania, które nas nurtują. Mieliśmy też trochę czasu wolnego, który poświęciliśmy na integrację oraz zwiedzanie Sztokholmu. Podsumowując, dlaczego Schibsted? Mnie bardzo podoba się idea dzielenia się wiedzą, o której wcześniej wspominałam, ponieważ mogę nauczyć się czegoś nowego nie tylko z dziedziny, w której obraca się mój zespół, ale także z innego zakresu. Również to, co sprawia, że codziennie rano zdzieram się z łóżka i jadę do firmy, to atmosfera, jaka tutaj panuje i ludzie, z jakimi współpracuję. Przychodząc do biura, nie mam poczucia, że to jest wyłącznie obowiązek, ale przyjemna część mojego dnia, która daje mi motywacyjnego kopa do działania. Zawdzięczam to swojemu zespołowi i wsparciu, jaki mi daje i sposób, w jaki mnie przyjął do siebie. To też, że nawet jeżeli popełniam błędy, to zostaje mi to zakomunikowane w łagodny sposób, wyjaśnione i wytłumaczone, dlaczego to jest źle i jak mam to poprawić. Również to, że dla mnie każde nowe zadanie równa się nowe wyzwanie, ponieważ za każdym razem, gdy zabieram się za coś nowego, to widzę w nim rzeczy, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia, albo mało co, więc to wpływa na to, że podnoszę po prostu swoje umiejętności. No i też zarówno jaki komfort psychiczny, o którym wspominałam przy okazji atmosfery, jest ważny, tak samo jak komfort fizyczny. Ale z tym Schibsted również sobie radzi doskonale, ponieważ biura w Krakowie i Gdańsku kwalifikują się do klasy A. Mamy do dyspozycji regulowane biurka, wygodne krzesła, strefy do chillowania, grania, jedzenia, także wszystko jest. I to jest właśnie Schibsted, firma, w której kieruję się zasadą Code That Matters i staram się to podkreślać na każdym kroku, nie tylko poprzez umieszczanie hashtagu w każdym możliwym miejscu, ale przede wszystkim przez rezultaty naszej codziennej pracy, bo pisanie kodu aplikacji, które mają wpływ na codzienne życie ludzi i sprawiają, że żyje im się wygodniej, to nasza wspólna misja. Nasz kod znaczy nie tylko tyle, ile rozumie interpreter czy kompilator, znaczy dużo więcej. Myślę, że nie muszę wyjaśniać, jak duże znaczenie mają w dzisiejszym świecie media, startupy czy też zakupy online. Nie pracujemy nad produktem, o którym mało kto wie. Liczby mówią same za siebie. Jedna z największych skandynawskich gazet, VG, 2,4 miliona czytelników dziennie, Aftonbladet, 3,5 miliona. Chcecie mieć wkład w polepszenie życia innych? Możecie to zrobić już od pierwszego dnia stażu. Zapraszamy.